Książka, muzyka, mikrofon, akcja i świetny Mikołaj dostępna w ofercie sklepu kuglarstwo.pl. Godzina 19, poniedziałek. Czekaliście cały tydzień na nowego suchara, to teraz właśnie go opowiem. Jak nazywa się właściciel sklepu z roletami? Chevrolet. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Bartosz Gębski i witam w kolejnym programie, właściwie w kolejnym odcinku programu Zanimowani. Teraz chciałbym przedstawić mojego gościa, jest to artysta cyrkowy Krzysztof Czarski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Czołówka. Krzysztofie, jesteś bardzo znaną postacią w branży kwiaciarskiej. Czy to prawda? To prawda. Super, a czym się takiego zajmujesz? Czym się zajmujesz? Tak zwanym kwiatowym kijkiem. Teraz już nawet kwiatowymi kijkami w liczbie mnogiej i diabelskim kijkiem trochę. To są nazwy, które niektórzy stosują naprzemiennie, a oznaczają trochę inny sprzęt. Więc tym najbardziej, ale żongluję też wieloma innymi rzeczami i od tygodnia jestem studentem. Wow, to już właściwie powiedziałeś wszystkie rzeczy, o które chciałem się zapytać. Flower Stick i Devil Stick, to są, mówisz, wymienne nazwy, ale czym to się różni tak naprawdę? Różni się konstrukcją. Devil Stick to jest po prostu profilowana rurka i często nawet bez żadnej owiki, która ułatwiałaby to, żeby on kleił się do handsticków. Natomiast Flower Stick ma takie spowalniające końcówki, przez które widać, bardziej podkreśla to jego ruch i on dużo wolniej się obraca, dużo bardziej trzyma się handsticków i jest możliwych dużo więcej rzeczy. Moim zdaniem Devil Stick wygląda dużo ładniej, bo jest to jakby bliżej tego doskonałego kształtu linii. Natomiast Flower Stick jest dużo prostszy i daje dużo większe możliwości. Na przykład nie ma na świecie, jest tylko jedna osoba na świecie, której udało się zażonglować trzema Devil Stickami i to przez bardzo krótką chwilę. Natomiast teraz już dużo osób pracuje nad trikami, sideswapami na trzy Flower Sticki. Skąd w ogóle się dowiedziałeś o czymś takim? Jak to się zaczęło u Ciebie? Zaczęło się od mojego brata, również znanej postaci w środowisku kuglarskim, ale nie kwiaciarskim. On pojechał kiedyś na Slot Art Festival pod Wrocławiem, jakieś 15 lat temu, coś takiego, i stamtąd razem ze swoimi znajomymi przywiózł do miasta, gdzie mieszkaliśmy, kilka sprzętów. On się wtedy zajmował kijem, ktoś z jego znajomych pojkami, ktoś trochę żonglował, ktoś właśnie Flower Stickiem, taki jego kolega Skejcik. Ja przyszedłem kiedyś na jakiś ich trening, czy jakieś takie występy i tam najbardziej mi się spodobał ten Flower Stick. Zacząłem ćwiczyć, potem na urodziny dostałem samoróbkę od kolegi, który wiedział, jak to zrobić, z kijka i dętki od roweru pociętej. Dostałem taką samoróbkę, ćwiczyłem przez parę lat na takiej, potem dostałem na święta profesjonalnego Flower Sticka, Lunastika pierwszego. No i się jakoś tak zaczęło. 13 lat temu zacząłem. No właśnie, jak zaczynałeś, to nie było bardzo rozpowszechnione w Polsce. Wydaje mi się, że chyba nawet mało kto o czymś takim słyszał. Więc zastanawiam się, jak wyglądała Twoja edukacyjna droga w tym. Więc ja uczyłem się głównie sam, bo nawet wtedy nie tyle w Polsce nie było to rozpowszechnione, bo nadal w sumie nie jest zbytnio, tylko był jeszcze bardzo mały znany YouTube wtedy i nawet nie było na YouTube, nie było do znalezienia za dużo filmików devilstickowych czy flowerstickowych, z których mógłbym się uczyć. Więc dużo rzeczy to były podstawowe triki, które po prostu starałem się wymasterować, opanować do perfekcji. Na przykład jest taki trik jak propeller, gdzie po prostu kręci się flower stickiem w jednej ręce dość szybko i mój brat mi powiedział, że ten jego kolega, który zajmował się tym oryginalnie, on potrafi kręcić tak przez 2 minuty i że mu nie spadnie. Więc ja stawałem naprzeciwko kuchenki w domu, bo tam mieliśmy taki elektryczny zegar, czekałem, aż się zmieni minuta na równą, zaczynałem kręcić i aż 2 minuty równo nie będę kręcił. I tak dzień po dniu stałem przed tą kuchenką. A skąd wiedziałeś, jakie techniki używać? No bo jednak to było wszystko na wyczucie? Czy to było tak, że wiedziałeś mniej więcej, jak to powinno działać i ćwiczyłeś to? Znaczy tych podstaw, samych podstaw, to nauczył mnie właśnie mój brat i jego koledzy. Oni to przywieźli ze slotu, a potem już tylko i wyłącznie na wyczucie. Takim pierwszym przełomowym momentem, jak pojechałem na swoich pierwszych albo drugich uliczników, taki festiwal w Gliwicach, już chyba nieorganizowany w takiej formie jak kiedyś, i tam był Florent Lestage, taki kanadyjski żongler, który żonglował bardzo dużo na devil sticku, bardzo dużo potem na maczugach. I on na tym devil sticku, on był moją największą inspiracją wtedy na YouTubie, więc z tych dwóch filmików, które były wtedy na YouTubie o flower sticku, ja oglądałem jego i jeszcze jeden inny i on mi się podobał najbardziej. Przez niego zacząłem słuchać Bonobo i w ogóle byłem zafascynowany jego stylem. Potem okazało się, że on przyjeżdża do Polski na tych uliczników
I więc brat mnie też tam zabrał. Ja bardzo się wstydziłem podejść do tego Florenta, no bo spotkałem jakby swojego idola, gdzie oglądałem te filmiki wielokrotnie. No, ale mój brat powiedział, że mam podejść, że to jest jedna taka szansa i że muszę podejść i nie ma innej opcji. W ogóle podszedłem do niego i w 15 minut pokazał mi parę takich, może nie trików, tylko chwytów albo opcji, co można zrobić, które ja rozwijam do teraz. W zasadzie. Więc to była pierwsza osoba, pierwszy taki jakby mój większy nauczyciel. Mimo, że to trwało może z 15 minut, moja rozmowa z nim, to jakby do teraz są efekty i do teraz rozwijam to, co on mi wtedy pokazał. Jakie to było przeżycie dla ciebie? Poznać swojego idola? No, niesamowite, ale byłem też przerażony strasznie, bo nie dość, że rozmawiać z nim po angielsku, wtedy jeszcze tak dobrze nie mówiłem, to jeszcze no, on w tym, czym ja się zajmowałem od paru lat, on był według mnie najlepszy na świecie, więc kompletny odlot. Ale byłem przestraszony, byłem bardzo mały, pierwszy raz na takim festiwalu jeszcze z taką osobą. A jak oceniasz swoje umiejętności dzisiaj na skalę Polski? Czy uważasz się za takiego już mastera, czy jeszcze uważasz, że jeszcze dużo jest przed tobą nauki? Myślę, że te rzeczy się nie wykluczają w żaden sposób. I w Polsce nie ma za dużej konkurencji flowerstickowej. Nie ma za dużo flowerstickowców. Może jeszcze Julek, który tutaj też był w programie, coś kręci. Kiedyś kręcił dwoma flowerstickami. Jest jeszcze taki Czarek, który występuje w cyrku z flowerstickiem, a oprócz tego za dużo osób nie kojarzy, dla których byłby to jakiś tam główniejszy przedmiot i które byłyby na takim poziomie, że już mają swój styl, wymyślają swoje triki i tak dalej. A jakie są jeszcze inne dziedziny kuglarstwa, którymi się zajmujesz? Kiedyś, jak przyjechałem też na jeden z pierwszych festiwali swoich, to podszedł do mnie i siedziałem pod ścianą, bo byłem już zmęczony, podszedł do mnie jeden gościu tam, to było w Ostródzie, i mówi, co tak siedzisz, ćwicz. A ja mówię, nie, no już mi się znudziły mi się już te patyki. A on mówi, to się ucz czegoś nowego. Dawaj, ja cię nauczę żonglować piłkami. I on mnie wtedy nauczył żonglować piłkami w jeden dzień. Potem kiedyś znowu byłem na ulicznikach, bo głównie tych nowych rzeczy głównie uczyłem się na festiwalach, jak nie miałem sprzętu. Potem nauczyłem się żonglować maczugami, potem zobaczyłem jeden trik na Diabolo, który strasznie mi się spodobał i zacząłem się uczyć Diabolo. Uczyłem się kilka lat po to, żeby nauczyć się tego jednego triku. W końcu się go nigdy nie nauczyłem. W sensie raz czy dwa w życiu mi wyszedł, no ale jakby poświęciłem na to dużo, dużo godzin, kilka lat na to Diabolo, a tej jednej rzeczy, na której mi najbardziej zależało, się nie nauczyłem. Czy to jest tak, że inne dziedziny kuglarstwa wpływają na flowersticka? Czyli jeżeli zacząłeś żonglować piłkami, to przez to nauczyłeś się żonglować patykami? Tak, w ogromnym stopniu. W ogromnym, ogromnym stopniu to się przekłada. To jest w zasadzie wszystko to samo. Wszystko, wszystkie te sprzęty to jest tworzenie kształtów w przestrzeni, tylko że za pomocą innych jakby... No za pomocą innych kształtów tych podstawowych. Bardzo to się przekłada. Wszystko na wszystko. I jakby triki z Diabolo kupuję na flowersticka, triki z flowersticka kupuję na Diabolo. Triki z piłek bardzo dobrze się przekładają, bo większość rzeczy, które można zrobić z trzema piłkami, można zrobić z trzema kijkami, tylko to wymaga bardzo dużo czasu. I tak, najbardziej chyba przekładają mi się na flowersticka rzeczy z kija i kontakty, różne z kija. I maczugi, bo jest bardzo podobny kształt. Podobna długość, podobny kształt i tak dalej. I dużo osób mi mówi, że mój styl na flowersticka, takich zagranicznych też flowerstickowców, że mój styl na flowersticka to są w dużej mierze rzeczy, które ludzie robią z maczugami, przełożone na flowersticka. Plus też różne inne rzeczy i jakby... Czy to jest taki twój unikalny styl? Wypracowałeś go sobie? Tak. Tak. Mam bardzo, bardzo dużo trików właśnie przez to, że nie miałem w okolicy żadnych flowerstickowców i uczyłem się sam, wymyślałem sam, to mam bardzo dużo trików unikalnych, których nikt inny nie robi. Właśnie albo wziętych z maczuk, albo wziętych z kija, albo wymyślonych kompletnie od zera. I właśnie za ten styl, jak dostaję jakieś komentarze, jak wrzucam filmiki w internecie, to właśnie piszą dużo ludzie o tym stylu, że jest dość unikalny styl. Że technicznie jest dobrze, ale że jakby unikalność tych trików i takie flow, jak to się łączy, to robi większe wrażenie niż sama technika. Ile czasu poświęcałeś na naukę w tej pierwszej fazie, kiedy dopiero odkryłeś flowersticka? Nie pamiętam, no ale nie miałem za dużo więcej do roboty, więc podejrzewam, że mogłoby to być parę godzin dziennie czasami, ale nigdy to nie było dla mnie regularnie, bo nigdy to dla mnie nie była taka praca, że muszę ćwiczyć. Był taki jeden okres, jak uczyłem się trzech flowersticków, to wtedy faktycznie podchodziłem do tego jak do pracy, jak do czegoś, co muszę osiągnąć i żeby to osiągnąć, wiedziałem, że muszę mieć pewną kulturę pracy. Ale tak to po prostu tyle, ile miałem ochoty.
Mówisz tutaj dwa, trzy flower sticki. Jak to się przekłada? To jest tak, że masz dwa patyki i trzy patyki z tymi frędzlami na tak, końcach? Tak, dokładnie tak. I jakby w ten sposób, jak żongluje się trzema maczugami, żongluje się trzema flower stickami, tylko że w innej płaszczyźnie, one poruszają się tylko tak przed tobą i nie dotyka się tych kików, które latają, ja w ogóle nie dotykam rękami. Dotykam ich tylko za pomocą handsticków, czyli tych, które trzymam w ręce. Brzmi to bardzo trudno do wykonania. Tak, to była bez porównania najtrudniejsza rzecz, jakiej się w życiu uczyłem. Mhm. Na pewno. I to był właśnie ten jeden moment, kiedy wiedziałem, że muszę zacząć. Jakby miałem najostrzejszy trening, jak postanowiłem, że się tego nauczę, miałem najostrzejszy czas treningu w swoim życiu, bo miałem tablicę, na której zapisywałem ilość złapań z danego dnia, po kolei notowałem, no i robiłem to po parę godzin dziennie. Mieszkałem w takim dość małym pokoju, jeszcze miałem współlokatorów w mieszkaniu, więc rozkładałem sobie materac na podłodze i w nocy parę godzin stałem i robiłem te kolejne ćwiczenia pod trzy flower sticki, wiedząc, że to już będzie dla mnie taki duży znacznik, bo bardzo mało osób w Europie to robi. Wow, to naprawdę imponujące to, co mówisz. Powiedz, bo wspomniałeś o swoim bracie. Czym twój brat się zajmuje? Mój brat wieloma rzeczami, a aktualnie pole dance'em w dużej mierze. Właśnie parę dni temu był w Mam Talent. Dostał bardzo pozytywne komentarze i wydaje mi się, że najlepszy numer, jaki w życiu zrobił, to jest właśnie jego obecny numer, z którym występuje na pole dance. Tam powygrywał już parę mistrzostw i tak dalej. Oprócz tego jest też trenerem, nauczycielem i ogólnie akrobatą. Dzisiaj na przykład wygrał Mistrzostwa Świata. Wygrał, tak? Znaczy jako trener. Aha. Jego grupa, którą on szkolił, grupa chyba 60-osobowa, wygrała Mistrzostwa Miał Świata. Miał być dzisiaj też na nagraniu naszego odcinka i właśnie dlatego nie mógł być. Okej. Okay. Ale był za to jego partner, czyli Antek. O. Tak, dzisiaj właśnie... Znaczy, dla widzów to jest, nagrywaliśmy dawno, dawno temu ten odcinek, ale tak między nami to dzisiaj to było. Okay. A powiedz mi, bo mówiłeś wcześniej, że twój brat miał ogromny wpływ na to, kim dzisiaj jesteś. Powiedz, oprócz tego, że cię zmusił wręcz, żebyś podszedł do swojego idola i to, że ci pokazał flower sticka, jaki jeszcze miał wpływ na twoje życie? No, on mi w zasadzie uratował życie. On był najważniejszą osobą w moim życiu i przez cały ten czas, przez te kilkanaście lat, jak żongluję, zawsze mnie motywował. I jak chciałem się uczyć tych trzech flaurystików, tak samo on mnie motywował i żebym jeździł na festiwale i żebym ćwiczył, pomagał mi wymyślać triki i tak dalej. A oprócz tego, no zawsze był dla mnie takim typowym starszym bratem, czyli wzorem, co robić i czasem też czego nie robić. Też taki przełomowy moment to było, jak ja byłem w drugiej gimnazjum, moi rodzice mieli wtedy pokoje gościnne i nie mogli ze mną nigdzie wyjechać na wakacje, bo mieli wtedy najwięcej pracy. Ja też nie byłem takim dzieckiem, które jeździłoby na kolonie, obozy sportowe czy coś takiego, więc wychodziło na to, że siedziałem w domu przez te wakacje i moja mama poprosiła mojego brata, żeby zabrał mnie ze sobą. A on jeździł na takiego proto-streeta, takie jeżdżenie na gitarach, granie na gitarach, zbieranie pieniędzy do czapki czy do czajnika, coś takiego z grupą znajomych. I on mnie zabrał na to i to mi wywróciło życie do góry nogami. Popłakałem się pierwszego wieczoru i jakby... No i potem już każde wakacje spędzałem w ten sposób. Na początku on mi zabrał chyba na tydzień czy coś takiego, no a potem już po prostu wyjeżdżałem z domu na 2 miesiące w lato, jeździłem albo z nim, a potem sam coraz częściej. A czy razem kiedyś występowaliście? Jak pierwszy raz występowałem, jak on zobaczył, że już mam na tyle umiejętności, że mogę próbować z ogniem, to w zimę dał mi pierwszy raz próbować z ogniem i w następnym sezonie już występowałem w jego show ulicznym jako taka dodatkowa ciekawostka. Byłem technicznym i miałem tam taki swój krótki segment. On robił fire show na kijach i ja na chwilę też wtedy wychodziłem, tam 2 minuty czy coś takiego. A obecnie gdzie najczęściej występujesz? Zależy jak to liczyć. W lato występuję bardzo dużo na ulicy, bardzo dużo. W to lato występowałem mnóstwo, głównie siedziałem we Wrocławiu, więc na ulicy, ale oprócz tego pracuję też w takiej agencji eventowej włosko-polskiej, która pracuje na terenie Emiratów Arabskich i ogólnie krajów arabskich. Więc dużo tam, dużo na ulicy, a w Polsce raczej zleceń jako takich nie robię, bo mi się źle kojarzą. A Emiraty jeszcze cię zapytam, ale wróćmy do tych festiwali, znaczy właściwie pracy na ulicy, o której wspomniałeś. Tylko we Wrocławiu, czy starasz się w całej Polsce występować? Staram się w całej Polsce, ale w te wakacje wyjątkowo mnie wciągnął Wrocław, jak bagno.
Wiedziałem, bo śledziłem nie tylko twoje poczynania, ale też i Maćka Kuchafika, który wrzucał filmiki, w których byłeś też główną atrakcją na wrocławskiej Starówce. No i właśnie dlaczego zdecydowałeś się na Wrocław? Bo tam po prostu te lepsze warunki są, lepsi artyści, może nie lepsi artyści, ale bardziej ci bliscy artyści? Tak, no nie ma w zasadzie czegoś takiego jak konkurencja, jak tu na warszawskiej Starówce występowałem przez chwilę, bo no występowałem przez chwilę na Starówce, zanim się zaczęły wakacje, czy tam na początku, i to była masakra w Warszawie. Dramat i konkurencja i wszystko, podejście jednej grupy do drugiej. Natomiast we Wrocławiu to wygląda bardziej tak, że jest grupa znajomych, która się dogaduje, wpuszcza się nawzajem, pożycza sobie sprzęt. Tu na przykład potrafią ludzie przyjść i cię okłamywać, że na przykład jeździ policja i nie można występować, żebyś ty nie występował, a oni w tym czasie idą sami występować. I są takie akcje. Natomiast we Wrocławiu, jak ci się zepsuje głośnik, to możesz podejść do innego artysty i on ci chętnie pożyczy swój. Do tego tam jest też bardzo dobrze zbudowany ten rynek, bo to są cztery takie jakby, nie wiem jak to się nazywa, no takie aleje, ulice, cztery ulice dookoła środkowego kwadratu, więc plac, tam... tak? Jakieś? Tylko, że to nie jest plac taki jak na przykład w Warszawie, że jest jedna przestrzeń i widać wszystkie końce placu, tylko po środku jest jakby budynek. Więc tworzą się z tego cztery ulice dookoła i na każdej z tych ulic może być załóżmy po dwa występy, więc zmieści się tam 6-8 osób. A na warszawskiej Starówce, jak są trzy pokazy jednocześnie, to już się nie da tego wytrzymać. Okej, okay, rozumiem. A powiedz, stresujesz jeszcze przed jakimiś występami? Bardzo... Teraz już dużo mniej. Raczej rzadko. Jak jest jakaś wyjątkowa sytuacja, to tak, ale albo jak coś nowego muszę zrobić. Jak występuję tylko z flowerstickiem, to raczej nie, bo to... No, już tyle razy improwizowałem i tyle występowałem, że już nie, ale... Stresowałem się, jak byłem ostatnio w Emiratach, to robiłem też show kompletnie bez żonglerki, tylko aktorskie, takie aktorsko-animacyjne z ludźmi z centrum handlowego i to było dla mnie kompletnie coś nowego, coś co ja w dużej mierze musiało być improwizowane, w dużej mierze ja musiałem wymyśleć jak to w ogóle ma wyglądać i pracowałem też wtedy z grupą, która nie mówiła po angielsku. Więc robienie improwizowanego show, gdzie reszta grupy, nie możesz im jakby powiedzieć, co się będzie działo, więc wszystko musisz poprowadzić tak, żeby oni wiedzieli, co mają robić. No to wtedy się bardzo stresowałem, ale to też wyszło bardzo dobrze i od tamtego momentu, jak pierwszy raz byłem na scenie i nie miałem tych kijków i jakby byłem tylko ja, to mnie bardzo przełamało i od tamtej pory już się dużo mniej stresuję. A takim momentem, kiedy się najbardziej stresowałem, to było jak występowałem na EJC, na European Juggling Convention, na Open Stage'u. Bo to była dla mnie tak jakby najgorsza publiczność. Dlaczego najgorsza? Bo ja zawsze starałem się robić żonglerkę dla żonglerów. Aha. Taką, którą bardziej doceni żongler niż taka publiczność na ulicy, czy no po prostu publiczność nieżonglerska. Więc to była jak moja docelowa publika. To była ta publika, dla której ja chciałem występować i której opinia była dla mnie najważniejsza. No i do tego w dużej mierze też performerzy na światowym poziomie. Bo to największy festiwal żonglerski na świecie, więc wiedziałem, że oglądają mnie ludzie, których ja normalnie oglądam na YouTubie. To był też pierwszy raz, jak się pokazywałem przed tą publicznością z JC. No, ale jakoś tam poszło. Bardzo się stresowałem. Wtedy najgorsze było to, że strasznie mi się pociły ręce, a potem to się przykleja do tego silikonu od flowersticka i jest straszny problem z tym, więc musiałem je co chwilę wycierać o spodnie. Ale dałem radę jakoś. Dałeś radę. A powiedz o tych Emiratach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jak tam się dostałeś i co tak naprawdę, w jakiej formie tam pracowałeś? Usłyszałem kiedyś od takich paru żonglerów, którzy już może tyle nie jeżdżą na festiwale, ale w tej grupie był też Mateusz. Oni mi powiedzieli, że występowali kiedyś właśnie w Dubaju i tak dalej, w Emiratach. I ja zapytałem się, że ja w takim razie też bardzo bym chciał, czy mogą mi to jakoś załatwić i oni powiedzieli, że nie. Teraz już rozumiem dlaczego i że mogą mi podać najwyżej maila. I po prostu podali mi maila, ja wysłałem kilka swoich filmików i po chyba pół roku mi odpisali, że właśnie im się zwolniło miejsce i szukają kogoś na zastępstwo. No i jaka to była forma? Co tam robiłeś? Pierwszy raz jak przyjechałem, było takie wydarzenie cyrkowe Circus Fiesta w centrum handlowym. W Dubaju jest bardzo dużo centrów handlowych, ponad 200 chyba w samym Dubaju i większość, one muszą bardzo ze sobą konkurować. Więc jest bardzo dużo takich eventów w galeriach, żeby ściągnąć ludzi z dookoła. I
Prowadziłem warsztaty cyrkowe dla dzieci właśnie podczas takiego Circus Fiesta i trochę też występowałem. Mieliśmy takie golfowe autko, no tak, rozmiar nie takie jak się jeździ do golfa, tylko mniej więcej tych rozmiarów. Takiego, jak się mówi, takie auto bez dachu, kabriolet taki. No. Pomniejszony, kolorowy, czerwono-żółty i tym w strojach strażaków jeździliśmy po tym centrum, zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach, robiliśmy takie 2-5-minutowe show i jechaliśmy dalej. To były dwie rzeczy wtedy. Ale to jest tak, że ty tam przyleciałeś do Dubaju na jakiś okres czasu, czy cyklicznie latałeś tam? Cyklicznie. Jak często i jak na jak długo? Przeróżnie, bo tam agencja ściąga na poszczególne eventy. Chyba, że wiedzą, że będzie na przykład w grudniu i w styczniu jest tam bardzo zajęty okres i wtedy wiedzą, że mogą kogoś ściągnąć i mimo, że są różne eventy, to nie opłaca się, żeby ten ktoś wracał do Polski. To wtedy, ale tak to na przykład. Ale rozumiem, że ci tam nocleg, wyżywienie, wszystko opłacali, tak? Tak, tak. I najkrócej byłem chyba na 3 dni, a najdłużej na 2 miesiące. O, to sporo. Tak, to właśnie w tym roku. Grudzień i styczeń miałem okazję spędzić cały w Emiratach. Takie darmowe wakacje. No nawet coś można zarobić czasem. Super. A w Dubaju będąc napisałeś w ogóle 2 bajki. To tak. Jest kosmiczna informacja. Opowiedz o tym jak i dlaczego. Tak, bo oni tam właśnie, tam może to poczucie estetyki w Emiratach nie idzie za bardzo w stronę takiego nowego cyrku jak tutaj, ale też nie ma tam tradycji starego cyrku, więc powstają tam takie rzeczy pomiędzy. Szefowa tej firmy, w której ja pracowałem, kładła też dość duży nacisk na edukację i na edukację kulturalną, żeby mimo wszystko przez te pokazy cyrkowe coś jednak pokazać tym dzieciom arabskim, więc stawiała dużo na bajki, na prezentowanie takich bajek z motywami cyrkowymi. Ale mówiąc, napisałeś bajki, masz na myśli takie bajki książkowe, czy bajki wystawiane... Scenariusz. Scenariusz, okej. Okay. Tak, scenariusz do bajki wystawianej na scenie. Póki co. I to miało fabułę? To miało postaci konkretne, tak? Tak. Tak, to było albo coś, że trzeba było napisać na podstawie jakiejś tam, jakiejś postaci, że na przykład komuś z firmy, czy komuś z centrum handlowego, kto zlecał powstanie takiej bajki, spodobała się jakaś postać. I trzeba było wymyślić jakiś show, jakąś bajkę z tą postacią. Nagrać do tego głosy i tak dalej, bo nagrywaliśmy też dubbing do tych bajek. Albo... Mieli świetną dekorację piernikowego domku na święta. Taki ogromny, cudowny piernikowy domek ze wszystkimi wypasami. I chcieli bajkę, która będzie zawierała ten piernikowy domek. Musiał być w tej bajce, więc trzeba było coś napisać z piernikowym domkiem, w co będzie się dało wpleść motywy cyrkowe. No i o czym była bajka, którą napisałeś? Więc na początku tam zaszło pewne nieporozumienie i ja się dowiedziałem, że tam... Ja skończyłem szkołę dwujęzyczną i dość dobrze mówię i piszę po angielsku. I tam jakby... Taka padła sugestia, że potrzebujemy ten scenariusz i że ktoś by może napisał i ja się tak trochę poczuwałem, że powinienem przynajmniej spróbować, tylko że dostałem informację, że chodzi o piernikowego ludka. Myślałem, że mają świetny kostium piernikowego ludka, bo no, tam ktoś się ze sobą nie dogadał, po prostu tak mi powiedziano. Więc napisałem bajkę o piernikowym ludku, która się bardzo wszystkim spodobała, bardzo jakby postacie pasowały do tych aktorów, których mieliśmy do dyspozycji i tak dalej, po czym się okazało, że chodziło o piernikowy domek. Więc... Domek nie mógł być postacią, tak? Tak, więc wplotłem tam ten piernikowy domek i była w końcu bajka o piernikowym ludku i piernikowym domku. Aha, to też sprytnie. I tak. Też byłeś aktorem w tej bajce? Tak, tak. Potem też nagrywaliśmy dubbing i miałem też przyjemność potem w tym grać. Czyli jakie sztuki kuglarskie tam wykorzystywaliście w tych bajkach? Było trochę akrobatyki, ja wtedy swoją pierwszą figurę akrobatyczną wykonywałem. Była żonglerka takimi wielkimi ciastkami, z czekoladą. One były zrobione z poduszek, oprzytych specjalnym jakby obszyciem. I żonglowaliśmy tam chyba ostatecznie na 5 takich dużych ciastek w dość śmieszny sposób, bo to było trochę większe niż to i trzymaliśmy to tak i żonglowaliśmy tak z 2 rąk do siebie na 5 takich dużych ciastek. Oprócz tego chwila była na takie cukrowe laseczki, takie zakrzywione jakby w biało-czerwone paski cukrowe laseczki i na to mieliśmy też krótki fragment. Oprócz tego na piłki, które były tam jako śnieżki, bo to było wszystko na święta. Więc piłki jako śnieżki, to cukrowe laski, ciastka. I ja jeszcze robiłem chyba flower sticka, ale nie jestem pewien. A ile osób was tam grało? 5. No to całkiem fajne przedstawienie.
Tak, bardzo I to było w fajne. galeriach handlowych wystawiane. Tak, tylko tamte galerie wyglądają trochę inaczej niż tu. W sensie ta, w której my występowaliśmy, była taka stylizowana na włoską, więc ściany były pomalowane we włoskie kamienice, sufit był cały szklany, na tych górnych partiach ścian było namalowane niebo i ta, no bardzo, bardzo odstrzelone, bardzo wypasione centrum, że momentami naprawdę miało się wrażenie, że się znajdujesz na włoskiej ulicy, A a jak w nie na ogóle środku pustyni. jakie emocje miałeś, kiedy byłeś aktorem? Bo z tego, co mówiłeś, to aktorstwo to takie trochę niespełnione twoje marzenie. Tak. I jak się czułeś jako aktor, mogący, nie wiem, czy to było właśnie taka namiastka tego marzenia? Tak, w dużej mierze, bo jeszcze te bajki, no to tam mimo wszystko to się rozbijało zawsze o te cukrowe laseczki czy o coś. Nie chodziło tylko o moje umiejętności żonglerskie. Natomiast jak graliśmy tę akcję filmową, czysto animacyjną, gdzie miałem tylko mikrofon i megafon jako rekwizyt i nie było kompletnie żadnej żonglerki, no to tam wtedy się czułem, że faktycznie udało mi się zostać aktorem. Że wielu osobom, bo ja zdawałem do 3 szkół teatralnych zaraz po liceum i się do żadnej nie dostałem i poszło mi bardzo, bardzo słabo te egzaminy. Tam też jest co prawda 100 osób na miejsce, czy jakoś tak, na przykład na AT, no ale poszło mi bardzo, bardzo słabo i zrezygnowałem z tego, żeby się dostać do szkoły. Natomiast wiem, że dużo osób kończy szkołę, te największe lub te inne mniejsze, i nigdy nie udaje im się zarabiać jako aktor. Teraz możesz powiedzieć wszystkim egzaminatorom, że grałem rolę w Dubaju. Tak. Chyba takie budujące, co? Nie sądzę, żeby mnie nawet pamiętali, ale mógłbym tak powiedzieć. Oprócz Dubaju byłeś również w Tokio. Tak, w Tokio akurat nie występowałem, tylko, znaczy występowałem w takiej pewnej formie, bo poleciałem tam na wycieczkę i tak się złożyło, że oni raz w miesiącu na uniwersytecie mają spotkania devilstickowo-flowerstickowe, dość duże, więc ja prosto z lotniska pojechałem tam na ten uniwersytet. I tam okazało się, że było z 30 osób, może 40, i to bardzo, bardzo dużo dziewczyn, bardzo dużo Japończyków w różnym wieku, którzy zajmowali się głównie tymi devilstickami. Trochę też było flowerstickowców i no tam występowałem tylko może w takiej formie, że pokazywałem im, co potrafię. Oni tam się podeszli, zebrali dookoła mnie i widzą, no nowy, nowy, pokaż, co umiesz, pokaż, co umiesz. I tylko w takiej formie, że tam takie krótkie, improwizowane jakieś im pokazywałem swoje, no, fragmenty. A gdzie jeszcze gdzieś poza Polską występowałeś, oprócz Dubaju i Tokio? Tak, też w Katarze, w Abu Dhabi, we No to Francji, we takie Włoszech. prestiżowe miejsca, bym powiedział. To wszystko z tej jednej firmy. Ona po prostu występuje na terenie Emiratów i czasem też w innych krajach. Okej, rozumiem. Na co dzień uczysz języka angielskiego. Zgadza się. Gdzie uczysz i kogo uczysz? Uczę prywatnie dzieci. Czyli to jest takie korepetycje? Konwersacje bardziej, bo to nie polega na tym, że odrabiamy zadania domowe, tylko bardziej na tym, że z nimi rozmawiam. Po prostu im zadaję pytania, jaki minął tydzień, gdzie ostatnio były, jaki widziały serial, co czytają Ale i tak to dalej. na jakiej zasadzie to działa? To jest tak, że masz jakąś grupę, czy indywidualnie przychodzą? Indywidualnie, jeden na jeden. Raczej grupy, próbowałem dwójki, takie rzeczy, no ale to najczęściej to na przykład uczyłoby się rodzeństwo w takiej dwójce, a z rodzeństwami różnie bywa. Więc to jest ciężkie, a grupy większej, no to raczej bym nie ogarnął. Więc prowadzę raczej te zajęcia jeden na jeden i staram się dobierać takich uczniów, żeby to i dla mnie, i dla ucznia była przyjemność. No właśnie, jak dobierać? Jak się ogłaszasz się gdzieś z tym, czy po prostu to pocztą pantoflową? Tak, jak przeprowadziłem się do Warszawy, to napisałem pierwsze ogłoszenie i był. To nawet nie było we wrześniu, gdzie teoretycznie takie ogłoszenia powinno się wystawiać we wrześniu, tylko gdzieś tam na początku drugiego semestru. I miałem bardzo duży odzew. Bardzo duży odzew, do tego stopnia, że już jak tylko zacząłem, bez żadnego doświadczenia, już mogłem sobie wybierać uczniów. Miałem zapełniony cały grafik i już mogłem sobie wybierać uczniów na podstawie tego, ile mi zajmie dojazd, do czego go mam przygotowywać, na jakim jest poziomie i Czyli tym. to ty jeździsz do ucznia, tak? A nie ucznia Tak, do ciebie? tak, tak. Kiedyś było tak, że potrafiłem 3-4 godziny dziennie spędzać w komunikacji. Teraz już przez to, że studiuję, to mam to poustawiane tak, żeby za dużo nie jeździć. A co studiujesz? Lingwistykę stosowaną. I jakie języki? Francuski i japoński. Wow. Trudny jest japoński? Nie wiem jeszcze. Na pewno trudne jest pismo. No Teraz właśnie. właśnie spędziłem ten weekend ucząc się japońskiego pisma, pierwszego alfabetu, hiragana. No i jeszcze, no nie siedziałem jeszcze nigdy nad jedną rzeczą tyle, żeby cały dzień i cały następny dzień siedzieć i się uczyć jednej rzeczy, to pierwszy raz tak miałem. A czemu akurat te dwa języki? Taka była opcja na tym instytucie, gdzie podobno jest najlepsza lingwistyka w Polsce, po prostu była taka opcja.
Francuski to dlatego, że moja mama jest romanistką i nawet jak byłem mały, próbowała mnie uczynić dwujęzycznym. Tylko, że mi się to bardzo nie podobało i to też wymaga, no, takie wychowywanie dziecka jako dwujęzycznego wymaga bardzo dużej wiedzy. I no trzeba, to nie wystarczy to, że jeden rodzic będzie mówił po francusku, a drugi po polsku. To trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, mieć duże zaplecze pedagogiczne, psychologiczne i tak dalej. Więc ja na nią krzyczałem, jak ona mówiła po francusku i w końcu pomysł się rozpadł, ale zawsze jakby ten francuski no gdzieś tam w mojej głowie był. Bardzo mi się też, miałem okazję pojechać kilka razy do Francji i bardzo mi się spodobało. Więc też przez to. I dużo, no flower stick jest najbardziej popularny w Japonii, we Francji i w Meksyku. Więc to nie był jakby świadomie dla mnie czynnik decydujący o tym, jakie ale języki tak wybiorę. Ale tak się złożyło, no i pewnie jakiś to tam podświadomie miało wpływ na to. Mówisz, że spędzasz dużo czasu z magikami i ta iluzja, która cię otacza, wpływa na twoje pomysły, które chcesz przełożyć na flower sticka. I nie ukrywam, że jako magika interesuje mnie właściwie myśl, którą się kierujesz. Jak przełożyć iluzję na żonglerkę, bo to jest bardzo ciekawe. Masz jakiś pomysł, zarys chociaż konceptu? Na kilku poziomach jakby to działa. Po pierwsze, kilka jest takich rekwizytów magicznych, które zbliżają się do iluzji. Na przykład manipulacja monetami. W taki sposób, jak robi to Aryman, czy tam Maciek Penda, no to jest po prostu manipulacja bardzo małym przedmiotem. I w celu wywołania trochę innego efektu, bo tego, że dzieje się coś niemożliwego, a nie coś bardzo trudnego. Ale myślę, że to w jakimś stopniu podchodzi pod... No na pewno jest to manipulacja i w pewnym sensie myślę, że podchodzi też pod żonglerkę. No bo przecież chowając tą monetę, on ją podrzuca i łapie gdzieś w jakimś trudnym miejscu, gdzieś tam chciałem, więc myślę, że tak. A po drugie to ta... Bardzo ciekawa jest dla mnie kompozycja pokazów iluzji. Kompletnie inna niż w żonglerce, czy w kuglarstwie, czy w fire show. W kuglarstwie zawsze na warsztatach takich jak budować show i tak dalej, na festiwalach, na których byłem, mówiło się o sinusoidzie napięcia, że napięcie w pokazie ma iść do góry, a potem spokojniej, potem znowu do góry, a potem spokojniej, potem znowu do góry, a potem znowu spokojniej. Natomiast w magii to może być tak, że się nie dzieje nic. Jakby po prostu magik jest na scenie i nic nie robi niezwykłego, po prostu jest sobą, a i na koniec jest jeden efekt. I najważniejszy jest zawsze ten kicker ending na końcu. I on nie jest tak, że ma być wielkim finałem i najlepszym tikiem, tylko on ma być po prostu taką rzeczą najmocniejszą i 1000 razy mocniejszą niż wszystko, co się stało dotąd. Ten kicker ending. I tego nie ma w żonglerce. Nie ma takiego... W małej ilości pokazów jest taki, w żonglerskich jest taki moment, który by wszystko burzył, wszystko obracał, co się dotąd zbudowało. Bardziej jest to taka płynna linia. Czy to połączenie tych dziedzin kuglarstwa i iluzji, to chcesz stworzyć jakieś takie show, które będziesz wystawiał na scenie? Czy to głównie streetowe pokazy tak chcesz łączyć? Znaczy ja nie myślę o tym, żeby zrobić show, które będę wystawiał gdzieś na scenie. Myślę bardziej o tym, co można zrobić. Wymyślam jakiś trik właśnie o tej kompozycji występu jak w iluzji czy coś, to nie wyobrażam sobie tego z widoku za swoich pleców, jak jestem na scenie i widzę publiczność, tylko bardziej jakby to wyglądało, nie myślę o tym w koncepcji występu, który chcę przygotować, myślę o tym w koncepcji po prostu, co można odkryć jeszcze z flower stickiem, co można zrobić. Bardziej tak. Na twoim Facebooku, to będzie takie zaczepne trochę pytanie do ciebie, na twoim Facebooku przeczytałem informację, że gardzisz YouTube'em, że nie oglądasz tego i zastanawiam się, dlaczego zgodziłeś się przyjść wystąpić na YouTubie. To bardziej chodziło o content, jaki trzeba robić na YouTubie, żeby się wybić. Wydaje mi się, że chodzi mi o taki mainstream, tam gdzie po paręset tysięcy subskrypcji i tak dalej. Wydaje mi się, że wtedy trzeba robić bardzo łatwo przyswajalną zawartość, głównie dla dzieci, co ma... Dla mnie ma mniejszą wartość, bo jeśli chcę się czegoś nauczyć, to chcę, żeby to było naprawdę dogłębne, a nie po prostu, tak jak jest takich dużo naukowych filmików, matematycznych czy coś, które próbują coś tłumaczyć, ale robią to w taki sposób, żeby to się miło oglądało. To ma dla mnie mniejszą wartość niż filmy takie naukowe, ala wykłady. I w dużej mierze robią też zawartość dla dzieci i to nie taką edukacyjną. W sensie nie chcą tym dzieciom pokazać jakiś dobrych wartości, chociaż to też dla mnie nie jest w żaden sposób miarą sztuki, ale po prostu chcą te dzieci przyciągnąć do siebie często jakby takimi bardzo prostymi chwytami. Jeszcze Bas prosił mnie o to, żebym cię zapytał,
kiedy nagrasz kolejne lekcje Flowersticka na kanał kuglarstwa. No wiesz, wyszedł jeden filmik. Tak, tak. I tak wszyscy czekają, aż będzie kolejny. Myślę o tym cały czas. Myślę, jakie triki, w jakiej formie. Zastanawiam się głównie, czy potrzebny tam jest mój głos i opisywanie tego, ponieważ jeśli... Ja jak się uczyłem, to taki głos nie był mi nigdy do niczego potrzebny. Wolałem przeczytać instrukcję, niż żeby ktoś do mnie mówił. I byłbym w stanie zrobić takich tutoriali o wiele, wiele więcej, gdyby nie było tam mojego głosu. No to zrób. Tak jak na pewno sam wiesz, z nagrywaniem głosu dużo jest problemów. Natomiast jeśli po prostu nagrywałbym po kolei triki i pokazywał je najpierw w normalnym tempie, a potem w slow motion, to też by miało wartość edukacyjną, a wymagałoby dużo mniej pracy i mógłbym wtedy zrobić 100 trików, a nie 10 pokazać. A uczysz indywidualnie Flowersticka? Raczej nikt się do mnie nie zgłosił. Ja się zgłaszam. Coś takiego. A, okej, okay, okej. Okay. To możemy spróbować. Czasem na festiwalu czasem ktoś może do mnie podejdzie, spyta się o coś, ale raczej rzadko. Wiesz, ja czekam na twoje lekcje na YouTubie. Tak, okay. Wiesz, obejrzałem ten pierwszy odcinek i tak, no, kiedy okay. Będzie kolejny? Będą. Obiecujesz? Tak, teraz jestem trochę zajęty, jak mówiłem, muszę się tych alfabetów uczyć, japońskich, ale będą. Ale wiesz, że to jest już nagrane i ja ty będę ci puszczał, wysyłał link i obejrzyj, co tu powiedziałeś. Okej. Okay. Dobra. Krzysiek, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że znalazłeś czas, że przyszedłeś. Jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że obejrzymy twoje tutoriały na kuglarstwie, jak obiecałeś. No i jeszcze mam dla ciebie taką ogromną prośbę na koniec. Czy mógłbyś zachęcić naszych widzów do subskrypcji? Ja wiem, że gardzisz YouTube'em, ale może raz zrobisz wyjątek? Jeszcze wytłumaczę, że nie chodziło mi może o YouTube jako medium, bo to nie jakby nic samego w tym złego nie ma, tylko chodzi mi o to, jak tam wygląda większość zawartości, do czego dąży. Natomiast tutaj, z tego co wiem, jest trochę inaczej, więc zapraszam serdecznie do bicia w dzwonek i subskrybowania kanału Zanimowanie. Wow, dziękuję ci bardzo. A was oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień o 19:00.